Cześć, jestem Vladlena, a to mój kanał. Proszę o subskrypcję i zastawienie łapki w górę. Pod nogami cicho szeleściły kolorowe opadłe liście. Natalia szła przez opuszczony park w ponurej żądumie. Do domu iść było trochę straszno. Po raz pierwszy w ich krótkim życiu z Andrzejem poszła na oszustwo, mówiąc, że idzie na dyżur do szpitala i biorąc w tym samym szpitalu wolne. To było całkowicie nie w jej stylu, ale nie widziała innego wyjścia, aby rozwiać swoje wątpliwości. Naprawdę, jak długo można udawać, że wierzysz w wymówki męża, zupełnie mu nie ufając w duszy. Ale nie mogą być przypadkowymi zbiegami okoliczności ślad nieznanych damskich perfum od jego swetra. Rude, nieznane włosy na koszuli, tocząca się pod wanną tubka cudzej szminki. Tak, włosy rzeczywiście mają tendencję do przywierania w zatłoczonym transporcie. A tubka szminki również może zostać zgubiona przez przyjaciółkę Krysię, która odwiedziła kilka dni temu. Ale jakoś za dużo było tych zbiegów okoliczności. I Natalia poszła na desperacki krok, powiedzieć mężowi, że poszła na dyżur i niespodziewanie wrócić do domu. Odliczony czas na spacer się kończył, i już był najwyższy czas wrócić do domu. Co ją tam czeka? Wyrzuty sumienia z powodu bezpodstawnie podejrzewanego Andrzeja czy gorzkie rozczarowanie w ich małżeństwie. Rozczarowanie przerażało, a nogi do domu nie niosły. Przeklinając siebie za tchórzostwo, Natalia weszła po schodach i cicho otworzyła drzwi kluczami. Pierwsze, co usłyszała, był śmiech Krysi. Co za głupia! skarciła się Natalia. Krysia przyszła w odwiedziny, a ja tyle się martwiłam. Ale zaraz okazało się, że ten śmiech dobiegał z jakiegoś powodu ze sypialni. Z głębokim wdechem Natalia popchnęła drzwi i zamilkła na progu. Kontemplując ukochanego męża, mocno obejmującego jej najlepszą przyjaciółkę, jak banalnie obojętnie przeszło przez myśl, poszła jak w taniej powieści. Cicho, odwracając się od nieprzyjemnej sceny, pobiegła w dół po schodach, nie słuchając krzyków i usprawiedliwień zaniepokojonego Andrzeja, nie widząc przestraszonej i zawstydzonej twarzy Krysi. Nie chcę, nie chcę widzieć nikogo więcej. Jak najszybciej stąd, jak najdalej od tego oszustwa, bólu podwójnej zdrady. Nogi niosły ją same nie wiadomo dokąd. Kilka godzin oszukana kobieta wędrowała po mieście, aż zupełnie wyczerpana usiadła na ławce w parku i tak siedziała w osłupieniu do rana. Rano dojrzały wszystkie niezbędne decyzje. Wyjedzie. Natychmiast. Na samą myśl, że musi nocować w mieszkaniu, gdzie tak bezwstydnie ją oszukiwano, do gardła podchodził mdłości. Dzisiaj ma zmianę. Właśnie będzie okazja, żeby pójść do działu kadr i napisać podanie o odejście. A jeśli nie zwolnią, wyjedzie tak. Wszystko jej jedno. Przenocować można i w szpitalu. Rano po tym jak Andrzej pójdzie do pracy, można będzie przyjść po rzeczy. Na połowę mieszkania mąż ma prawo. Kupowali je razem. Ale teraz nie ma siły zajmować się wymianą. Może kiedyś później, kiedy będzie mogła na niego patrzeć? Od babci Anny na wsi został dom. Można będzie tam na razie zamieszkać. Może i praca się znajdzie. Na wsiach z medycyną zawsze jest napięcie. W szpitalu trochę się zdziwili z takiego pośpiechu, ale zrozumieli sytuację. I rozliczenie Natalia dostała tego samego dnia. Wyspana na drogę na siostrzanym kanapie, szybko spakowała rzeczy w domu i udała się na dworzec. Dobrze, że miał dość rozumu, by nie przyjść do szpitala wyjaśniać sytuację. Teraz już jej nie znajdzie. A numer telefonu od razu zablokowała. Stary wiejski dom przywitał nową właścicielkę zamkniętymi okiennicami i dzikim ogrodem. Z trudem przedzierając się przez zarośla traw, Natalia otworzyła okiennicę i zdmuchnęła kurz ze szkieł. W środku też było zakurzone, cicho, ale niesamowicie spokojnie. W skośnych promieniach słońca padających z okien tańczyły podniesione z podłogi pyłki. W kącie wisiały pęczki suszonych ziół, zebrane jeszcze przez babcię Annę. Na łóżku stała góra poduszek, przykrytych wzorzystym tylowym narzutem. Wiejące dzieciństwem, spokojem i oderwaniem od zgiełku miejskiego życia. Na szybko zjadłszy kanapkę, Natalia wyciągnęła wiadro. Szmatkę i zabrała się za sprzątanie domu. Wieczorem dom lśnił czystością, a zmęczona Natalia, celując w okazałe chwasty, postanowiła jednak zostawić walkę z nimi na jutro. Słońce już zachodziło za horyzont, a ona usiadła na schodach z kubkiem herbaty. Wokół panował spokój i cisza, i nawet nie można było uwierzyć, że jeszcze wczoraj mieszkała w głośnym, tętniącym życiem mieście, pełnym pośpiechu ludzi i strumieni samochodów. Powoli zapadał zmrok, do światła zaczęły latać nocne motyle. W ciemniejącym niebie migotały nietoperze. Natalia poczuła, jak na nią zaczyna napierać senność i udała się do domu. Wczesny poranek przywitał ją ćwierkanie ptaków, które czasami głośno zagłuszały sąsiedzkie koguty. Po szybkim śniadaniu Natalia postanowiła przystąpić do drugiego etapu porządkowania i uzbrojona w motykę wyszła na podwórko. Chwasty stały w szeregu. I wydychając, dziewczyna ścięła pod korzeń pierwszy łopian. Około piętnaście minut później za sąsiedzkim płotem pojawiła się głowa kobiety, owinięta kolorową chustą. I wreszcie padło długo oczekiwane pytanie: Czy ja ty będziesz, droga? I na jak długo do nas? Dzień dobry. Jestem wnuczką babci Anny, przyjechałam tu mieszkać. Natalia, to ty. Nie da się cię teraz poznać. Czysta pani z miasta. Przypomniałaś sobie o rodzinnej chacie. Czy życie w mieście się nie ułożyło? I to, i to, odpowiedziała Natalia wymijająco. W każdym razie, na razie tu zamieszkam. No tak. Najpierw chce się łatwego życia, a potem, jak ręce opadają, przypomina się o babci domu. Sąsiadka zacisnęła usta i w końcu poszła w swoje sprawy. Walka z zielonymi chwastami trwała do obiadu. W końcu wróg został pokonany i zebrany w imponującej wielkości stos obok płotu. Teraz trzeba było zająć się pękniętą szybą w oknie. Może przez kilka podwórek nadal mieszka wujek Piotr, który czasem pomagał babci w gospodarstwie. Wujek Piotr rzeczywiście był na miejscu. Tylko przez minione lata sporo się zestarzał i przygarbił. Po niektórych pytaniach, rozpoznał Natalię i przyznał, że jest wnuczką swojej sąsiadki, zamyślił się, podrapał się w tył głowy i po krótkiej przerwie zgodził się. Dobrze, pomogę ci po sąsiedzku. Tylko za szybę zapłacisz. To ja twojej babci mogłem pomóc po znajomości. A teraz ciężkie czasy nadeszły. Zapłacę oczywiście z ulgą zapewniła staruszka Natalia i pospieszyła do domu przygotować miejsce na naprawę. Wkrótce wujek Piotr przybył ze szkłem pod pachą. Ostrożnie oprzeł je o ścianę i zaczął robić pomiary. Gospodyni, żeby nie przeszkadzać, odsunęła się na bok i zaczęła przeglądać naczynia w szafce. No, przyjmij pracę. Po jakimś czasie zawołał staruszek, podziwiając nowe, starannie wstawione szkło. Bardzo dziękuję, ucieszyła się Natalia. Ile jestem winna? Usłyszawszy odpowiedź, pomyślała, że za taką cenę mogłaby wstawić weneckie szkło. Ale nie miała wyboru. Skoro dała słowo, trzeba dotrzymać. Dlatego bez dyskusji się rozliczyła i pomyślała, że kolejnym krokiem będzie szukanie pracy. Bo, jak się zdaje, jej życie tutaj nie będzie łatwe. Po tylu latach Natalia stała się obca we własnej wsi. I wydaje się, że nie można liczyć na ciepłe przyjęcie i otwarte ramiona. Dlatego powiesiwszy wyprasowaną zasłonę na nowo oszklone okno, kobieta udała się prosto do przewodniczącego. Wasyła. Wasyl, w przeciwieństwie do innych mieszkańców wsi, szybko ją rozpoznał. Uważnie wysłuchał i szeroko się uśmiechnął. Ach, przyjechałaś do nas w samą porę. Nasza felczerka wyszła za mąż za porucznika i uciekła za nim na 39 ziemi. I gdzie tylko znalazła swojego kawalera. Choć teraz przez internet można za darmo wydrukować narzeczonego z zamorza. A nasza wioska już trzeci miesiąc się męczy. Za każdą bzdurą do miasta nie pojedziesz. I droga daleka, i ludzi tam w szpitalu pełno. A twoja babcia była ostatnią zielarką we wsi. Czy przypadkiem cię nie nauczyła? Nie, pokręciła głową Natalia. Ja bardziej z oficjalnej strony. Choć gdyby nie babcia, to może bym nawet nie poszła na medycynę. Ale podobało mi się, jak leczyła ludzi, jak potem przychodzili zdrowi, dzenkowali jej. I mi też chciało się ludzi leczyć. No to lecz, podsumował Wasyl. Oto klucze od punktu medycznego. Jutro się zarejestrujesz i zaczniesz. Pamiętasz, gdzie iść? Pamiętam, potwierdziła z radością Natalia. Bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się, że tak szybko wszystko załatwię. To znaczy, że dobrze wszystko przemyślałaś i przyjechałaś tam, gdzie trzeba, pouczająco podniósł palec Wasyl. No do jutra. Rano załatwiwszy wszystkie formalności, Natalia otworzyła drzwi punktu medycznego i przystąpiła do przeglądu swoich dóbr. Wyrzucając leki z przeterminowanym terminem ważności i sporządzając listę tego, co będzie potrzebne do zakupu. Wiadomość o pojawieniu się nowego felczera rozeszła się po wsi błyskawicznie, i już po półtorej godziny w drzwiach pojawił się pierwszy pacjent. Był to chudy, siwy staruszek, zgarbiony, opierający się na zniszczonej laski z szybkimi i zadziwiająco młodymi oczami. Kto tu lekarz? zapytał od progu. Ty, ceo. A gdzie biały fartuch? Dopiero pierwszy dzień uśmiechnęła się Natalia. Dziś upiorę fartuch, wyprasuję, jutro będę w pełnym umundurowaniu. Pokiwała głową w stronę medycznego fartucha, samotnie wiszącego na wieszaku. Tak trzeba było od razu zmarszczył brwi dziadek. Co to za sposób? żadnej sterylności, same mikroby dookoła. Na co narzekacie? Ukrywając uśmiech, zapytała dziewczyna. Tak mnie w krzyżu łapie, z rozpaczą obrócił głową dziadek. Ręce i nogi bolą przed deszczem, oto bez trzeciej nogi nigdzie, potrząsnął w powietrzu swoją senkowatą laską. Leczno, skoro się na lekarza uczyłaś. Zrozumiawszy, że dziadek potrzebuje nie tyle leczenia, co rozmowy, Natalia kontynuowała swoją pracę. Pytając pacjenta o wszystkie objawy i słuchając w odpowiedzi dziwne tyrady o posiadanych chorobach, zmieszane z historiami z jego bogatego arsenału wspomnień. Na koniec wizyty już wiedziała, że dziadka nazywają Siemion, że cierpi na artretyzm i duszności, zaciekle nie dogaduje się z wujkiem Piotrem i bardzo szanuje przewodniczącego Wasyła. Przy okazji dowiedziała się, jakie smaczne ciasta piecze sąsiadka. Jak bezczelnie podnosi cenę za alkohol Tatiana z sąsiedniej ulicy, i że brak medycyny w osadzie spowodował śmierć wspaniałej czarnej klaczy Archipa dwa tygodnie temu. No, z klaczą chyba i ja bym sobie nie poradziła, podsumowała wizytę Natalia. A panu dam maść na krzyż i na stawy. Z jadem pszczelim powinna trochę złagodzić pański ból. I wręczając zadowolonemu staruszkowi biały tubek, zabrała się do domu. W domu, odczuwając spory głód, Natalia otworzyła lodówkę, aby podgrzać przygotowany dzień wcześniej ryż. To danie lubiła i umiała przyrządzać, dodając do niego po irańsku cynamon. Smak wychodził wykwintny, pikantny, ale nie ostry. smakując sycący obiad, Natalia otworzyła piekarnik i zamarła. Zamiast prawie dwóch porcji ryża, można było zeskrobać co najwyżej jedną. To ja wczoraj tak się zaopatrzyłam po przeciążeniu. Zastanawiała się. Ale przecież nie w niepamięci go jadłam, w końcu. Jeszcze pomyślałam, że wystarczy na kilka dni. Wyjaśnienia dziwnego zjawiska nie było. I decydując się nie przejmować, dziewczyna odłożyła te rozmyślania na później i zabrała się za gotowanie zupy na kolację. Krojąc nożem główkę kapusty, niechcący pomyślała: Ciekawe, czy jutro znajdę pół garnka barszczu? Czy niewidzialny zjadacz w ogóle mi nic nie zostawi? ale było dużo pracy, a jutro trzeba było przygotować jeszcze biały fartuch i świeżą bluzkę. Drugiego dnia pacjentów przybyło. Przyjęło pięć osób. Silna, dojrzała kobieta hodująca cielęta z bólem w uchu, młoda matka z nie skąd pojawioną się wysypką u niemowlęcia, starsza pani z nadciśnieniem i młody chłopak, który rozciął sobie rękę rozbitym szkłem. Na koniec pojawił się siemion, uznając za niezbędne podziękować doktorowi za cudowną maść, dzięki której już częściowo się wyprostował. Natalii było miło widzieć, jak znika nieufność i pewna alienacja przychodzących ludzi. Jak cieszy się młoda matka, że u dziecka to tylko plamki, jak spada po zastrzyku ciśnienie u starszej pani, jak radośnie kręci laską rozweselony siemion. Do domu wracała zmęczona, ale zadowolona. Obudzone ciekawość pierwszym krokiem skierowało ją do lodówki. Garnek z zupą był na swoim miejscu. Ilość apetycznego pierwszego dania nie poddawała się dokładnej analizie. Wydawało się, że jest mniej, ale może i nie być może pół porcji. Wygląda na to, że nieproszony gość woli ryż bardziej niż zupę. Uśmiechnęła się i postawiła garnek na ogniu. Zagadka z częściowym zmniejszaniem się produktów trwała kilka dni. W końcu, nie wytrzymując, Natalia niepostrzeżenie przykleiła do drzwi lodówki swój włos, mamrocząc. No cóż, czas zagrać w szpiegów na poważnie. Wieczorem włosa na drzwiach już nie było, jak również pary kotletów w pojemniku. Natalia wpadła w zupełne zdumienie. To co, ktoś chodzi po domu, kiedy jej nie ma? Ale wszystkie rzeczy były na swoim miejscu, nie wyglądało to na sprawę złodziei. Rozmyślając bezskutecznie cały wieczór, następnego dnia podzieliła się swoimi obserwacjami z Siemionem, który uważał się teraz za pioniera, a także za honorowego pacjenta punktu medycznego i odwiedzał go praktycznie każdego dnia. Po wysłuchaniu historii. Siemion przewrócił oczami i, wznosząc do nieba wskazujący palec, powiedział: Ech, moja droga, twoja babcia Anna była znachorką. Wygląda na to, że jakaś siła w tym domu została. Natalia prawie błagała. Ale jaka siła. Babcia Anna tylko zbierała zioła i umiała je zaparzać. Zioła przecież są sprzedawane nawet w aptece, zwykłe. Nie wiem, potrząsnął głową dziadek. Nie mam innego wyjaśnienia, nie miej mi tego za złe. Lepiej zamknij swoje placówki i idź do domu. Zobacz, jaka burza się zbliża. Wskazał krzywą laską na okno. Za oknem rzeczywiście zbliżała się duża burza. Ogromne ciemno-szare chmury szły nisko nad ziemią, tworząc wielką grzędę. Zagłębiając się i wznosząc wysoko, zakrywając całe niebo. Już pochłonęły krąg słońca podnosząc zimny i porywisty wiatr. Spiesz się do domu. Jeszcze raz nakazał siemion i utykając z niezwykłą dla przewlekłego pacjenta szybkością, pospieszył do swojego podwórka. Natalia pośpieszyła za nim, biegnąc już i dysząc od wiatru dmącego prosto w twarz. Pierwsze krople uderzyły o ziemię już przy samym podwórku. Za nimi nagle przyszła lawina wody, a dziewczyna wpadła pod ochronny dach już przemoczona do suchej nitki. A na zewnątrz rozpętała się żywioł. Podwórko natychmiast zamieniło się w małe jeziorko. Ulicą płynęły rwące strumienie deszczu. Drzewa skrzypiały i zginały się pod huraganowymi podmuchami wiatru. Nieco obawiając się o trwałość dachu. Natalia szybko przebrała się w suchą odzież i zagotowała herbatę. Burza szalała około półtorej godziny, potem zmieniła się w deszcz, a około dziesiątej wieczorem wszystko ucichło i nastała w przyrodzie cisza i spokój. Ale w starym domu spokoju nie było. Wrażliwe ucho Natali jeszcze przez szum deszczu dostrzegało jakieś dziwne dźwięki na strychu. A w ciszy wyraźnie dało się słyszeć czyjeś powolne ciężkie kroki. Nieco przestraszona, Natalia postanowiła wyjrzeć na zewnątrz i w razie czego zawołać sąsiadów. W podwórku było pusto i mokro, a okna sąsiadów były ciemne. W oczy Natalii rzuciła się stara drabina oparta o strych. Zazwyczaj leżała w trawie za domem, a teraz opierała się o okienko na strychu, niosąc na swoich stopniach kawałki świeżego błota. Dziewczyna rzuciła się do domu, zamknęła wszystkie dostępne zamki i zasówki, i w strachu schowała się pod kołdrę, jakby to również była dodatkowa ochrona. Po chwili namysłu wzięła na obronę solidny młotek, wsuwając go pod poduszkę. Postanawiając rano udać się na drugi koniec osady do dzielnicowego, Natalia zasnęła ciężkim, niepewnym snem. Jednak poranek wprowadził swoje korekty. Około siódmej rano, kiedy nocny sen już ustąpił swoje prawa lekkiej drzemce przed samym przebudzeniem. Do drzwi delikatnie zapukano. Nie wypuszczając z rąk młotka, Natalia odsunęła zasuwę i spojrzała na gościa. Mój Boże, to przecież sam Andrzej! Tylko chudszy, nieogolony i w jakimś starectwie. Zawróciło jej się w głowie i przemknęła niepokojąca myśl. Czyżby coś się stało z Andrzejem, i mimo wszystko odnalazł ją w tej głuszy? Ale nieznajomy zaczął mówić i złudzenie zniknęło. Jego głos był głębszy, z lekką chrypką, tylko trochę podobny do głosu jej byłego męża. Proszę wybaczyć za spra niedogodności, ale muszę poddać się na Państwa łaskę. Dalej, ukrywanie się i maskowanie jest zupełnie niemożliwe. Pozwolą Państwo, że wejdę. Wszystko wyjaśnię. Zdezorientowana wyrafinowanym językiem i uprzejmym zachowaniem, Natalia ustąpiła, wpuszczając mężczyznę do domu. Pewnie przeszedł do kuchni, usiadł na taborecie, nieznajomy kontynuował. Rozumiesz, kompletnie nie wiedziałem, że ten dom jest Twój. Myślałem, że to po prostu opuszczony dom, jakich wiele w dalekich wsiach. Okoliczności sprawiły, że zostałem bez dachu nad głową i samowolnie zająłem Twoje mieszkanie. Mieszkałem tu kilka miesięcy, a potem pojawiłaś się Ty. Oczywiście odszedłem, zbudowałem sobie szałas nieopodal, do miejsca już się przyzwyczaiłem. Tylko wczorajsza burza zmiotła moje mieszkanie jednym zamachem i musiałem szukać schronienia przed żywiołem na Twoim strychu. Od burzy się uchroniłem, ale Ciebie pewnie przestraszyłem na śmierć. Wybacz mi, proszę. A ryż i zupa też Twoja sprawka. Z odwagą, zapytała Natalia. Moja, spuścił wzrok mężczyzna. Sam nie wiem, jak to się stało. Od dawna nie jadłem domowych potraw, a Twój ryż. To był taki niezwykły aromat, że nie mogłem się oprzeć. Ale, jako rekompensatę, zostawiłem ci pieniądze w tamtej małej torebce w szafie. I wskazał na stary kredens. Potrząsając głową, dziewczyna otworzyła drzwiczki i rzeczywiście tam znalazła małą torebkę z chrzeszczącymi banknotami. Jesteś oryginałem? Roześmiała się. Tak, powiedzmy, wędrowiec z kodeksem honorowym. Ale ja przecież nie od dawna wędrowiec smutno się uśmiechnął nieznajomy. Jeszcze nie zdążyłem stracić ludzkiego oblicza. Natalia zamilkła. Niezręcznie jakoś dotknęła normalnego człowieka. Mówią przecież, od więzienia i od sumienia nie ma ucieczki. A ona ze swoim dowcipem przepraszam powiedziała tonem pełnym przeprosin. To bardzo smutna historia zwyczajna machnął ręką mężczyzna. Wszystko banalne. Miałem swoją firmę. Nieogromne przedsiębiorstwo, oczywiście, ale staliśmy mocno na nogach. Była żona. Ukochana. Tylko ja, widocznie, bardzo źle rozumiem ludzi, skoro taką osobę przybliżyłem do siebie. Głupiec. Myślałem, że jestem szefem, żona główną księgową mur będzie nie do przebicia. Wróg nie przejdzie tylko główne wsparcie właśnie się zachwiało. Moja lepsza połowa zakochała się w moim zastępcy. Wyprowadzili potajemnie pieniądze z firmy na moim podpisie. Skandal na Radzie Dyrektorów mnie pod artykuł. Wtedy takiego zdradztwa nie mogłem przeżyć. Rzuciłem wszystko i uciekłem. Cztery lata już żyję jak pustelnik po wsiach. Oto taka historia mnie też mąż zdradził zasmuciła się Natalia. Nie tak jak ciebie, oczywiście, ale też boli. Teraz ani męża, ani najlepszej przyjaciółki, ani mieszkania. Więc w pewnym sensie też jestem na ucieczce. A jak masz na imię? Michał. Uśmiechnął się mężczyzna. A twoje imię znam. Jesteś Natalia. Miło mi, Michał. A wiesz, Ceo. Nagle ożywiła się Natalia. Skoro już tak wyszło, że pozbawiłam cię schronienia, oferuję ci jedno pomieszczenie w domu. Tylko zachowuj się przyzwoicie. Nie mam żadnych dalekosiężnych planów. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja ci ugotuję ryż, ty mi naprawisz furtkę. Zgoda. Zgoda. Jeszcze szerzej uśmiechnął się Michał. Obiecuję być grzeczny i uczciwie zarabiać na chleb. Po kilku dniach Siemion wszedł do punktu medycznego zły i niezadowolony. Coś ty sobie wymyśliła, bezwstydnico. Z pretensjami rzucił się na Natalię. Po co tego bezdomnego łobuza do siebie wpuściłaś? Wstyd i hańba. Ludzie dopiero zaczęli cię szanować. Nie krzycz, siemion delikatnie go uciszyła. No, trzeba pomóc człowiekowi w potrzebie. Spał w moim domu, kiedy mnie nie było. Co go teraz na ulicę wyrzucać? I wcale nie jest żadnym łobuzem, a całkiem przyzwoitym człowiekiem. Po prostu mocno go zawiedli w rodzinie i w pracy. Oto został bez niczego. A babcia Anna zawsze powtarzała, każdemu proszącemu dawaj, a ten nawet prosić się wstydzi. Wiesz, to on jadł moją zupę. I pieniądze do szafki kładł, żeby to nie było kradzieżą. No tomasz, rozłożył ręce siemion. No cóż, droga, chyba masz rację. Ludzie mówią, że grzech przepędzić przybłędę psa z podwórka. A to człowiek, jeszcze jak choć głodny, to sumienny. Przepraszam, że cię uraziłem. Zasłuchałem się w złośliwe plotki kobiet. I z tymi słowami siemion żwawo zatupał swoją laską do mężczyzn, siedzących na przerwie obok Starego Dębu. Michał okazał się wzorowym lokatorem. Nie siedział bezczynnie. Czasem coś naprawi, czasem złowi ryby, czasem przyniesie grzyby z lasu. Czasami pomagał sąsiadom, dorabiał. Był uprzejmy wobec Natali, nie narzucał się. Ale ona ciągle łapała na sobie jego zamyślony i trochę smutny wzrok. Sama Michał również podobał się jej swoją zgromadzeniem, małomównością i jakąś męską solidnością. Ale uderzające podobieństwo do byłego męża przerażało ją i zmuszało do zachowania dystansu. Raz doświadczony ból zdrady za każdym razem podnosił głowę i nie pozwalał skrócić dystansu. Pewnego razu, wracając z pracy, Natalia zastała Michała w głębokim zamyśleniu, z mocno pognięcioną gazetą w rękach. Na pytanie, co się z nim dzieje, mężczyzna krótko odpowiedział: Irina zginęła w wypadku samochodowym, moja żona, małe dziecko zostało po drugim mężu. Muszę pilnie jechać do miasta. To jeszcze po co zdziwiła się Natalia, biorąc gazetę z notatką o zdarzeniu. Tydzień minął, dawno ją pochowano. Nie chodzi o pogrzeb. Rozumiesz, nie chciałem zakładać sprawy tylko z rozpaczy. Mogła usiąść. Na długo. Postąpili brudno, można było wszystko udowodnić. Ale nie chciałem. Kiedyś byłem z nią szczęśliwy. I nie miałem wtedy celów, dla których warto było walczyć. A teraz masz zapytała, jakby skacząc do wody Natalia. Teraz na pewno mam. Michał uśmiechnął się delikatnie i objął zaniepokojoną Natalię za ramiona. Do miasta pojechali razem, na naleganie Natalii. I odnajdując dawny dom Michała, zobaczyli za ogrodzeniem siwego staruszka, który spulchniał ziemię pod świeżo polanymi krzewami róż. Maker zawołał cicho Michał, a uważnie patrząca na swojego towarzysza Natalia zauważyła, że jest wyraźnie zdenerwowany. Staruszek wyprostował się, przyglądał się gościom i, nadal nie rozpoznając. Podszedł bliżej. Michał, skąd ty? W końcu zdziwiony powiedział. Ile to już czasu, żadnych wieści? Prawie z nicości, wymijająco odpowiedział Michał. I z kolei zapytał: Jak tu sprawy, Maker? Dowiedziałem się, że Irina zginęła. Tak, zmarszczył brwi staruszek. W zeszłym tygodniu pochowali. Anton został sierotą przy tym złym ludziom. A ty jak? Skrycie, czy w prawach się odnawiasz? Odnawiam, pewnie powiedział Michał. A dlaczego złym człowiekiem? On Ceo źle obchodzi się z synem. A z kim on dobrze się obchodzi, zmarszczył brwi maker. Zmarła Irina też była już za życia ukarana przez Boga. Podnosił na nią rękę, obrażał i robił. Co chciał. Ale z nią chociaż maluch miał trochę spokoju. A ten pierwsze dni tylko krzyczał na dziecko i przeklinał. A teraz w ogóle składa dokumenty do domu dziecka. Odzyskaj swój dom, Michał. Bo ja tego łotra mogę i ukarać, niechcący. Już sił nie mam. Wytrzymaj, maker, wszystko zrobimy. Michał uścisnął rękę starca i odszedł od domu. Michał, ledwo nadążając za nim, zaczęła mówić Natalia. Michała trzeba zabrać chłopca stamtąd. Przecież on nie jest winny, że ma takich rodziców. Najpierw muszę zdjąć z siebie oskarżenie, rzucił w trakcie Michał. A to jest komisariat policji. Co tam będziemy robić? Zdziwiła się Natalia. Pisać oświadczenie. Michał gwałtownie otworzył drzwi i wszedł do środka. Dyżurny, wysłuchawszy istoty sprawy, skierował ich do gabinetu z przekrzywioną cyfrą 5 na niedawno pomalowanych drzwiach. Otwierając drzwi i szykując się do powitania, Michał nagle rozpromienił się uśmiechem i wyciągnął rękę do wstającego z biurka kapitana. Leonid, to ty. Ile to już zym. Nie widzieliśmy się od zakończenia szkoły. Michał, ciebie w ogóle nie poznać. Co ty u nas robisz? Coś się stało? Stało się, potwierdził Michał i zaczął opowiadać o swoich nieszczęściach. No, rzeczy kręcił głową Leonid, gdy kolega z klasy skończył opowiadać o swoich przygodach. Można by scenariusz do kina sprzedać. Ale na poważnie, sam zajmę się twoim problemem. Ten Wajdak już u nas raz się pojawił w innej sprawie. Prawda, że na razie jako świadek. Ale mam nadzieję, że z twoją pomocą zrobię z niego oskarżonego. Ale z chłopcem może być problem, jeśli nie jesteś żonaty. Albo nie do końca żonaty zamyślił się, zauważywszy niecierpliwie zaglądającą do gabinetu Natalię. Nie wiem jeszcze, odpowiedział Michał szczerze. Chciałbym mieć nadzieję, że nie do końca. Wychodząc z komisariatu z roztrzesioną, ale bojącą się zbytnio dopytywać Natalię, Michał usiadł na najbliższej ławce i zanurzył się w skupione milczenie. Natalia cierpliwie czekała. W końcu spojrzał na towarzyszkę i patrząc jej prosto w oczy, zapytał: Wyjdziesz za mnie. Natalii zaparło dech i w końcu zdecydowała się zadać pytanie, które tak długo nie dawało jej spokoju. Jeśli odpowiesz na to, co mnie cały czas dręczy. Michał nagle stał się poważny jak nigdy dotąd. Chcę wiedzieć, czy masz brata bliźniaka. Chodzi o to, Natalia spuściła wzrok. Chodzi o to, że jesteś dokładną kopią mojego byłego męża. Czasami sama siebie nie poznaje z tego powodu. A więc o to chodzi. Michał zrobił się poważny. Czyli Andrzej pojawił się na twojej drodze i zostawił nie najlepsze wspomnienia? To komplikuje sprawę. Dlaczego? Zaniepokoiła się Natalia. I dlaczego Andrzej nigdy mi nie powiedział, że ma brata? Ponieważ w domu dziecka, do którego trafiliśmy, kiedy rodzice zginęli w katastrofie lotniczej, oddano nas do różnych rodzin i dorastaliśmy osobno. Właściwie to nie powinno tak być, ale spodobałem się bardzo wpływowej rodzinie. Nie chcieli wziąć nas obu. Wybrali mnie, uznając za bardziej poważnego ich zdaniem. A Andrzej został tam. Bardzo się na mnie wtedy obraził. Tak też dorósł w domu dziecka. Nie, też został adoptowany. Już jako nastolatek. Tylko że rodzina była zwykła. Stracili własnego syna, wzięli cudzego. Prosto odpowiedziała Natalia. Oto jak życie prowadzi. Nie wymyślisz tego, Michał pokręcił głową. Teraz powinienem wzbudzać w tobie odrazę jako ciągłe przypomnienie przeżytej zdrady. Jak mogłaś tak długo żyć ze mną pod jednym dachem? Żyłam normalnie, odpowiedziała z wyzwaniem Natalia. Jesteś inny w środku. Kobiety kochają sercem, a nie oczami. Czyli mam szansę oczy Michała zrobiły się cieplejsze. I Anton również, roześmiała się Natalia, nurkując w mocne ramiona przyszłego męża. Kolejne miesiące były ciągłym wirkiem spraw. Michał rozwiązywał swoje problemy z prawem, często i na długo znikał u kolegi z klasy. Natalia załatwiała rozwód z Andrzejem. Ze względu na wspólne mieszkanie, nawet ona musiała zwrócić się do sądu, a na rozprawie rozwiedzeni bracia spotkali się. Spotkanie okazało się jednak dość chłodne. Stare urazy Andrzeja pogłębiły się o narodzoną zazdrość, i radości ze spotkania nie było w ogóle. Co, szczęściarzu, teraz zdecydowałeś się zabrać mi żonę? spojrzał Andrzej na brata nieprzychylnie. Przecież sam ją straciłeś i to jeszcze przed mną, spokojnie odpowiedział Michał, zdając sobie sprawę, że stare pęknięcia między nimi stają się przepaścią. Obwiniaj siebie! Bez ciebie sobie poradzę, nudziarzu, syknął Andrzej, szarpnąwszy drzwi do sali rozpraw, starając się nie przyznać nawet sobie. Że brat ma rację i Natalię stracił przez własną głupotę. Rozprawa zakończyła się jednym posiedzeniem, ponieważ małżonkowie już długo nie żyli razem, a próba Andrzeja wywalczenia terminu na pojednanie nie powiodła się i Natalia uzyskała rozwód oraz prawa do połowy mieszkania. No i jak będziesz dzielić? Zirytował się Andrzej po rozprawie. Postawisz ściankę działową? Sprzedamy i kupisz sobie pokój. Albo z Krystyną polepszycie mieszkanie, starając się zachować spokój odpowiedziała była żona. Jaka Krystyna? Jak mnie zwolnili, twoja koleżanka zwinęła się tak samo jak ty nie mógł się uspokoić z rozgoryczenia, Andrzej. To ty mnie zwinołeś miej pretensje do siebie. I tak oddam mniej niż zainwestowałam, pośpieszyła zakończyć nieprzyjemną rozmowę Natalia i pociągnęła Michała do wyjścia. No co, teraz z jednej kancelarii do drugiej? Gdy jasne słońce i uliczny hałas zmusiły do ustąpienia, nieprzyjemne wrażenia z sali sądowej. Zdążymy? Zwątpiła Natalia. A my biegiem. Oczy przyszłego męża zabłysły wesołymi iskierkami i pobiegli, jak uczniowie, skacząc, otwierać nową wspólną stronę swojego życia. Trzy tygodnie później Natalia, zaciskając zęby z wysiłku, starała się zawiązać Michałowi jedwabny krawat. Słuchaj, może odpuśćmy, spóźnimy się na ślub. Nerwowo mówił pan młody. Poczekaj, już prawie mi się udało nie odpuszczała panna młoda. Musisz wyglądać olśniewająco. I tak nie prześcigniesz mnie. Śmiał się Michał, podziwiając przyszłą żonę. Taką elegancką i naturalną w prostym sukni w kolorze kości słoniowej. Ozdobisz każdą suknię. A Leonid będzie? Zapytała Natalia, już radząc sobie z krawatem i poprawiając lusterko wypadającą pasmę. Obiecał, a nawet obiecał niezwykły prezent jako świadek. No, żegnaj kawalerskie życie. Michał roześmiał się i podniósł na ręce promienną pannę młodą. Leonid był poważny, jak na wielkim przyjęciu. Nawet po ceremonii, siedząc w przytulnej restauracji, tajemniczo milczał, wypowiadając tylko pierwszy toast. Leonid, nie trzymaj mnie w napięciu. Znam cię jak łysego. Są jakieś nowości? Nie pozwalasz mi uroczyście wręczyć mojego najważniejszego prezentu, poważnie powiedział Leonid, rozkładając serwetkę i otrząknął. Miniejszym informuje, zaczął tonem pełnym powagi, robiąc oficjalną minę: Że Nowak Olek został oskarżony o oszustwo, kradzież w szczególnie dużych rozmiarach oraz o próbę zamordowania swojej cywilnej żony w wyniku przeprowadzonego śledztwa na podstawie niepodważalnych dowodów. Rozprawy sądowe odbędą się w przyszłym tygodniu. Michał, wszystkie oskarżenia przeciwko tobie zostały zdjęte. Zostałeś przywrócony do praw majątkowych i jesteś czysty wobec prawa. Leonid, jesteś geniuszem detektywa. Michał przytulił przyjaciela mocno. A co z tą próbą morderstwa? Czy Irina nie rozbiła się sama? Nie, potrząsnął głową Leonid. Znów wpadła na kolejny przekręt i zamierzała się przyznać więc on jej nie pozwolił. Nic mądrzejszego niż przebity wąż od płynu hamulcowego nie wymyślił. Chce z nim jeszcze handlować. Zaproponuje zmniejszenie wyroku, jeśli zrezygnuje z praw do dziecka. Nie, oczywiście, powiedział zamyślony Michał. To, że on posiedzi dłużej, nie uczyni dziecku lepiej. A z domu dziecka i tak pewnie go oddadzą. Ech! Irina, Irina. Raz się potknęła i stoczyła jak kamień. Mój przybrany ojciec w takich przypadkach mówił: lepiej stracić z mądrym niż znaleźć z głupcem. Twoje słowa sprawiają mi ból, powiedział Leonid. Nie chcę twarogu, chcę kotleta. Wirował na krześle trzyletni Anton, próbując uciec od łyżki zbliżającej się do jego nosa. Anton, już jadłeś kotlety, musisz zjeść twaróg, żeby mieć mocne zęby, próbowała przekonać chłopca Natalia, bezskutecznie starając się wsadzić mu do ust choć trochę twarogu. Poczekaj, tak to nie pójdzie, powstrzymał ją Michał. Anton, chcesz jadalnego czołgu? Anton wybałuszył oczy, obserwując jak z masy twarogowej powstaje kadłub. Wieża, do której wkłada się lufę z czekolady, na kadłubie pojawiają się gąsienice z połówek wiśni, a całość posypana jest z wierzchu tartym ciastem. Czołg zniknął w jego ustach niemal natychmiast. Natalia, podziwiając schemat i obserwując, jak usilnie próbuje wcisnąć do pełnych ust czekoladową lufę, zapytała: Umiesz lepić karetę. A po co karetę? Zdziwił się Michał. No, w razie gdyby urodziła się dziewczynka, to czołgi mogą jej nie interesować, mrugnęła Natalia i pisnęła, czując jak silne ręce męża podniosły ją i zaczęły kręcić po pokoju. Po pokoju. Po pokoju. Po pokoju. Po pokoju. Po pokoju. Poszła subskrypcja, zostawienie jabłki w górę.